W Starej Kopalni odbyła się gala finałowa Gwiazd Biznesu 2022, organizowana przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Nagrodzono przedsiębiorców i podmioty, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa dolnośląskiego. Dla gości zaśpiewała Artur Andrus. Świętowano również 30-lecie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Jesteśmy na 8. gali plebiscytu gospodarczego Gwiazdy Biznesu, organizowanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Dzisiaj jest finał plebiscytu. Będziemy gościli m.in. marszałka województwa, wielu radnych, parlamentarzystów, ale najważniejszymi bohaterami dzisiejszego przedsięwzięcia, dzisiejszej gali są przedsiębiorcy, bo to chodzi właśnie dzisiaj o nich. Dzisiaj ich wyróżnimy, dzisiaj podsumujemy ich pracę za rok 2021. Jakie są obecnie potrzeby przedsiębiorców? Patrząc na to, co się dzieje na rynku, wsparcie jest potrzebne, jeżeli chodzi o pożyczki, kredyty, generalnie o wsparcie finansowe. Dzisiaj patrząc na pandemię, patrząc na wojnę na Ukrainie, patrząc na to, co się dzieje, czyli inflację, przedsiębiorcy potrzebują wsparcia finansowego i bardzo mocno merytoryczne wsparcie, szkolenia, ale również bardzo mocno finanse. Jaka jest przyszłość Funduszu Regionu Wałbrzyskiego? Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest już w całej Polsce. My już pożyczamy pieniądze we wszystkich województwach Polski. Rozwijaliśmy się od pierwszego województwa wałbrzyskiego poprzez dolnośląskie i wszystkie inne województwa po kolei. Dzisiaj tak naprawdę mamy fundusze w całej Polsce. Mamy pomysły na nowe pożyczki. Szukamy jeszcze nowego inwestora, jeżeli chodzi o pożyczki dla samorządu. To jest przyszłość Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Statuetki rozdano w kilku kategoriach. Szczegóły znajdziesz na portalu wałbrzych24.com.